Cześć, moi drodzy! Dzisiaj chcę Wam pokazać komputer w małej obudowie, może w ten sposób. Komputer z przeznaczeniem i do pracy, i do gamingu, i do przenoszenia, tak naprawdę, też po części. Więc zapraszam na prezentację komputerka, którego zbudowałem dla mojego widza, dla Maćka. Tadam. Obudowy rozdziewiczać z folii nie będę, bo przeważnie robi to klient. Nie będę mu odbierał tej przyjemności i też nie chcę, żeby się porysowało w trakcie transportu. Chociaż oczywiście wszystko jest dobrze zabezpieczone przeze mnie, jak to wysyłam. A mówiąc o budowie, mamy tutaj Fractala Design Define 7 Nano TG Light Tint. Taka dosyć krótka nazwa dla obudowy, ale to naprawdę dosyć mała skrzynka mieszcząca płyty IATX-owe. Całość waży... Lekkie nie jest, nie będę ścieniał 80 kg, więc przenośny średnio na zakupy z nim nie pójdziemy. Ale zamysł jest taki, żeby można go było przewozić w różne miejsca i też zabierać ze sobą na przykład na delegację zamiast notebooka. Obudowa jest fajna pod względem możliwości kastomizacji chłodzenia, jeżeli nie używamy na przykład IO, albo nie umieszczamy wentylatorów na górze, to wymieniamy sobie top tej obudowy, ciach, na taki, który jest dołączony w komplecie pełny, bez tych otworów wentylacyjnych. Tutaj jest filtr przeciwkurzowy i jeden wentylator, który zamontowałem, Be Quieta. Ona Ona przejeżdża z dwoma wentylatorami, 140 z przodu i 120 z tyłu, ja dołożyłem jeszcze dwa wentylatory, 120 na górze i 120 na do przodu, żeby wentylacja w obudowie była yy, poprawna, ponieważ ta obudowa jest po części wyciszana. Jak sobie otworzymy boczny panel, to ona ma takie wkładki materiałowe z jednej i z drugiej strony: od strony serwisowej i od strony bocznej, tu gdzie powinna być szyba, ale szyby nie ma. Z racji tego, że szyby nie ma, to w środku też nie ma dużo RGB. Z RGB mamy tylko podświetlane pamięci RGB RAM. To są leksary 6000 MHz, 32 GB, więc mamy leksary z RGB. Teraz mamy takie czasy, że większość rzeczy z RGB jest Niż bez RGB. Do no więc mamy pamięci z RGB, chociaż ich widać tak naprawdę nie będzie. Mamy tutaj kartę graficzną, to jest Palii GeForce RTX 460 Dual 8GB, dwuwentylatorowa, żeby nam się zmieściła, bo jakbyśmy dali taką troszkę dłuższą, to mógłby być już problem ze zmieszczeniem tej trzywentylatorowej karty w tej obudowie. Jak tutaj z przodu mamy tą 120 fabrycznie montowaną na dole. Tu jest 120, którą dołożyłem. jej nie brakuje, bo tutaj jest taki Tunel, który kierunkuje powietrze od przedniego wentylatora do góry, tuż pod kartę graficzną. Drugi wentylator dmucha nam w górę, dostarczając powietrze do chłodzenia procesora. A propos chłodzenia procesora, to jest procesor Intel i 5 f i w założeniu miał mieć boksowe chłodzenie, ale trafiła się sztuka taka, a nie inna i niestety przy tym boksowym chłodzeniu, które gdzieś tutaj mam on sobie po prostu nie radził z temperaturami i przy stres teście zarówno obciążeniowym procesora karty graficznej ten procesor Osiągał 100 stopni i trotlował, dlatego też tego nie było w planie. Ale ja nie wypuszczam komputerów, które według mnie nie powinny wyjść, czyli z trotującym procesorem. Zmieniłem chłodzenie we własnym zakresie. Maciek nic będzie mi dopłacał. Kiedyś wam pokazywałem, miałem takie chłodzenie Alzheimer, które chciałem chyba zamontować nawet na swoim, do swojego biurowego komputera, ale tam nie pasowało mi z powodu radiatorów w sekcji zasilania. Nie mieściło się tutaj. Weszło bez problemu na tą płytę główną. Tu jest Asus Rockstrix B760 i gaming Wi-Fi. Dlaczego taka droga płyta? No bo nie ukrywajmy, jest to droga płyta. Wyznacznikiem było to, że ma mieć Wi-Fi dobre, mocne, szybkie Wi-Fi. B760 można kupić sporo w niższej cenie niż ten Asus Strix, ale bez obsługi Wi-Fi dobrego i szybkiego, więc Padł wybór tutaj na Asusa, który tak naprawdę będzie fajną też bazą nawet na wymianę procesora w przyszłości, bo jego sekcja zasilania spokojnie nam tutaj wystarczy do obsłużenia nawet mocnej i siódemki oraz i dziewiątki, pod warunkiem, że nie będziemy kombinowali i zmienimy chłodzenie na iO. Jest tutaj dosyć ciasno i montaż w tej budowie nie jest prosty, jakby się tak wydawało, ale w miarę mi się to wszystko udało ogarnąć. Największy problem z tą obudową według mnie, przy montażu jest taki, że na górze nie ma żadnych otworów przepustowych na kable. Wszystko trzeba ciągnąć tymi, Przerodkami, gdzie jest 24 pin, gdzie jest USB-C, gdzie jest USB 3.0, te kabelki od też musiałem tędy pociągnąć. Ledwo tutaj z tyłu za wentylatorami mieszczą się kabelki od wszystkich wentylatorów, które tam są powpinane do płyty głównej, więc pod tym względem nie jest to zbyt wygodne. Plus taki, że jest przepust tutaj na osłonie piwnicy zasilacza na wyprowadzenie kabelków. Przewodów do zasilania naszej karty graficznej 8 pin, bo akurat ten RTX 460 jest zasilany wtyczką 8 pinową system operacyjny tutaj będzie Windows 11 Home już jest tak naprawdę Windows 11 Home na dysku Lexarze NM 792 terabajtowym dysku dosyć popularnym dysku dysku który bardzo często wybieracie tak w ogóle Lexary bardzo często wybieracie bo są bardzo dobrze wycenione jako swoje możliwości prędkość i pojemność więc się nie dziwię bo sam lubię proponować wam Lexary bo to naprawdę bardzo fajny wybór albo na przykład KC 3000 od Kingstona też są dobrymi Diskami troszkę droższymi od leksarów, ale też bardzo fajnymi. Zasilacz. Schowany na dole pod osłoną pimicy FSP Fortune Hydro GSM, nie GSM od sieci komórkowej, tylko GSM, że się tak nazywa. Light 650W całkowicie wystarczy z dużym, dużym zapasem do tego komputera. Także na przyszłą modernizację tutaj Maciek będzie miał bezproblemowo już zasilacz na to przygotowany. Wracając do chodzenia, ono jest RGB, ale ja nie podpinałem RGB, bo i tak go nie widać, więc po co ma tutaj coś świecić, skoro i tak tego nie widać? Wyświetlacz też nie podpinałem, ponieważ Pierwszy główny powód, trzeba by zainstalować chiński soft, który jest dosyć zawodny, lubi się wieszać i wywalać do obsługi tego wyświetlacza. A po drugie, on i tak jest niezbyt dokładny, więc te temperatury raz, że byłyby przekłamane, a dwa, że i takich by nie było widać, bo jest, nie ma okna z boku, więc no, po co to to? Temperatury ze 100 stopni, które były na boksowym chodzeniu, spadły do 80, chyba 2 stopni na tym als Aju, czy jak to tam się wymawia. Więc myślę, że całkiem sensownie przy tej wentylacji, to jest w obudowie, czyli dwa doprowadzające wentylatory i dwa wyprowadzające. A pokazuję wam ten komputer, bo to jest, jak mówię, komputer w obudowie ITX-owej. Rzadko takie buildy są na moim kanale, a szkoda, ale z drugiej strony też rzadko ludzie zamawiają małe komputerki, i też a szkoda, bo jest co pokazać, jest to fajne, jest wydajne, można zwiększyć, mm, zmienić podstawę na wydajniejszy, zmienić kartę graficzną na wydajniejszą, założyć aio, zrobić nawet mini customa czyli miniaturowe chłodzenie, customowe, autorskie chłodzenie cieczą w tej obudowie. Da się to zrobić. Nawet jest tutaj miejsce na zamontowanie pompy rezerwuaru już fabrycznie, więc fajna opcja dla osób, które potrzebują coś takiego minimalistycznego, mniejszego niż standardowe. Bi big Towery to oczywiście, ale Midi Towery, które są najczęściej sprzedawane tak naprawdę do naszych komputerów. Linki do tego zestawu znajdziecie do sklepu morelnet pod filmem w opisie. Pamiętajcie, że wycena tego zestawu była grubo ponad miesiąc od momentu publikacji tego materiału filmowego, więc się zdecydowanie zmieniają. Niekoniecznie na niższe. Część niestety podrożało. Mamy koniec roku i te ceny idą powoli w górę. A ostatnio podobno Samsung coś tam zrobił z pamięciami półprzewodnikowymi. Podniósł ich zdecydowanie ceny, więc o ile ssd i dyski jeszcze na chwilę obecną są dosyć tanie, to myślę, że niestety będą dosyć szybko drożały, więc jak ktoś przymierza się do zakupu, wymiany swojego ssd to myślę, że to jest ostatni dzwonek na kupno dużego ssd w dobrej Cenie. Także jeżeli ktoś myśli o małym komputerze ITX-owym, który nie zabiera wiele miejsca w pokoju, na biurku, jeżeli nie mamy gdzie stawiać swojego komputera, jest to zdecydowanie lepszy wybór od nawet bardzo mocno wypasionego, wypasionego cholernie drogiego notebooka gamingowego. Zdecydowanie komputer stacjonarny ma dużo więcej zalet. Łącznie, że tego ITX-owego, ewentualnie w specjalnej obudowie, bo są takie obudowy z rączką na górze, można sobie chwycić, przenieść, a monitor kupić e, cieniutki, LCD i PS-owski też przenośny. Asus robi takie fajne rog rogowskie monitory. Zresztą ostatnio też AOC wypuściło nowe, takie cienkie, przenośne właśnie monitorki gamingowe. Bardzo fajna rzecz do zabrania ze sobą. O wiele wydajniejsze, wygodniejsze w pracy i nie grzeje się tak i nie trotluje jak gamingowe notebooki. Oczywiście nikogo nie zniedzam do kupowania gamingowych notebooków, ale to jest taki troszkę ślepy zaułek, bo później mamy zerowe praktycznie możliwości modernizacji tego sprzętu, a dosyć szybko się starzeje i dosyć szybko traci na wartości. A jakbyście chcieli, żebym ja Wam zbudował serwisował, zmodernizował Wasz komputer To zapraszam tutaj do mnie Wyświetla się adres mojej strony VBTPC.PL, zakładka kontakt Albo formularze jak zamówić u mnie komputer Jak zmodernizować u mnie komputer Czy budowa komputera z Twoich części Bo takie usługi też wykonuję Wy mi dostarczacie części Ja tylko konfiguruję, buduję, testuję Ustawiam wszystko tak jak powinno być To zapraszam oczywiście do mnie ja ten komputer za chwileczkę pakował dla Maćka, bo wylatuje kurierem za dwa dni ode mnie. Jest już po testach, więc tylko spakować, zamknąć do pudełeczka, zakleić, zabezpieczyć i wysłać. A ja was żegnam ciepło i serdecznie. Dzięki serdecznie za oglądanie tego krótkiego materiału o komputerze i owym że takie też można zamówić. Ja nie zamawiam oczywiście, ale pokazuję, bo mam wrażenie, że większość z was zamawia, zapomina i zamawia w tych obudowach Midi Tower, Midi Tower, Midi Tower. A mamy tak samo wydajny i dobrze chłodzony sprzęt w ITX-owej obudowie jak też w MIDI Towerze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w Tech. Cześć!